W studiu Radia 5 Marek Orłoś, klub sportowy nad Wigrami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam państwa. Przyzwyczajacie nas do tych spotkań nad Wigrami z końmi w tle? No tak, to już kolejna, kolejna edycja naszych zawodów. Druga w tym roku, która z kolei chyba około dziesiątego już nie pamiętam, bo nie liczyłem tak skrupulatnie, ale od kilku lat. Przeważnie dwa razy w roku, myślę, że to już około dziesiątej edycji naszych zawodów. Mistrzostwa Podlasia, zawody regionalne w skokach przez przeszkody, co pod tym tajemniczym tytułem kryje się dla laika? no Kryje się to, że zawody jeździeckie, czyli ludzie i konie, ludzie na koniach. Zawody w skokach przez przeszkody, czyli będziemy. Zawodnicy będą pokonywać. Parkury, czyli, czyli tory przeszkód, można to nazwać, ustawione przez gospodarza toru. W każdej klasie, w każdym konkursie inna ta trasa, e, różne wymagania zależnie od stopnia zaawansowania jeźdźców i koni. Od najniższych klas, czyli LL, około 90 cm przeszkody, najwyższa klasa e, C do metra m przeszkody. Dodatkowo, jeszcze dla jeźdźców przy równej ilości punktów karnych, przewidziana rozgrywka o pierwsze miejsce na podwyższonych, rozszerzonych przeszkodach. Także dużo dużo skakania i dużo myślę wrażeń. Zawody regionalne czy będą brali w nich udział zawodnicy z ekip międzynarodowych? Tak, w tym roku, znaczy w, tej, w tych, przy tych zawodach spodziewamy się zdaje się, że rekordowej ilości koni z Litwy, bo prawie 60 się zgłosiło i, i najprawdopodobniej tyle przyjedzie. Poprzednio było około 50 chyba. Także widać, że cieszymy się tutaj uznaniem i, i nasze zawody no, sympatią gości z Litwy. Zawody startujecie o 8 w sobotę i o 8 w niedzielę, wystarczy dnia? Myślę, że tak. Ostatnio był no, krytyczny moment, bo było 170 koni ponad z naszymi razem i w sobotę kończyliśmy no, prawie przy zapadającym zmierzchu. Natomiast tym razem jest troszkę mniej, bo około 100 koni przyjezdnych i według rozpiski takiej. Już biorąc pod uwagę listy startowe, rozkładu dnia, rozpoczniemy prawdopodobnie około 9 po to, żeby mogli tutaj zainteresowani dojechać, mieli łatwiejsze, że tak powiem, wstawanie. I planujemy zakończyć około 19 prawdopodobnie, może Mist... 18.00 nawet w sobotę. Mistrzostwa Podlasia, mistrzostwami, ale e, widzę też w planie konkurs puchar e, waszego e, ośrodka. Konkurs nad Wigrami będzie ogromny, Puchar jakiś? Czy, no, czy zazwyczaj puchar, tak. Puchar tutaj przechodni, nas... czy co roku? Nie, robi? nie, nie. To na, na każdych zawodach staramy się, jeżeli nie ma, jest to możliwe, to bo czasami są inne uwarunkowania, że tak powiem. E, staramy się, że ten główny konkurs, czyli tak zwany Grand Prix, jest o Puchar klubu sportowego, bądź nad Wigrami, bądź o Puchar Stadniny Koli nad Wigrami. I tutaj e, no, staramy się w ten sposób promować naszą nazwę. Puchar, Zazwyczaj jest dość okazały, tak.